to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Po tygodniu pracy i takiej popołudniowej pracy warsztatowej z kobietami przyszła do mnie jedna myśl. Kobiety bardzo często dbają o wszystkich dookoła, ale nie dbają o siebie. Zapominają o sobie i o swoich potrzebach. I moje pierwsze pytanie zawsze na szkoleniu jest takie, kiedy ostatnio nic nie robiłaś? I wiecie co? Odpowiedzi są bardzo różne. Jedne mówią, że weekend, jedne mówią, że wakacje, a inne odpowiadają, że nie pamiętają tego momentu, kiedy nic nie robiły. Oczywiście my możemy powiedzieć, że nie idzie nic nie robić, że zawsze coś robimy, że albo śpimy, albo siedzimy, albo myślimy. Nie da się totalnie nic nie robić. Ale czym dla Ciebie jest to nic nie robienie? Jeśli nic nie robisz, to co robisz? Jak spędzasz czas i w jaki sposób zajmujesz się tylko sobą? I dziś każdemu z Was życzę, żeby w każdym tygodniu, albo najlepiej w każdym dniu, znalazł sobie taki momencik, taką chwilkę, tylko i wyłącznie dla siebie, żeby zrobić coś dla siebie, coś, co mi sprawia przyjemność. Czy to jest kawa wypita w super ulubionym fotelu? Czy to jest posłuchanie muzyki? Czy to jest poczytanie książki? Sama sobie odpowiedz, co to jest. Ale żeby taką chwilę dla siebie znaleźć. I tego Ci życzę. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.